Witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale Pepa. Dzisiaj opowiem wam o mitycznym stworzeniu zwanym jako Gwylki. Psie zwali, znanym również jako pies ciemności czy czarny pies. Jeżeli ten materiał wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, by wiedziała, czy chcielibyście kolejne filmy z serii o kryptokinologii. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Gwylgi był wielokrotnie widziany w północno-wschodniej Walii, a w szczególności w przełączy Nyant i Garth i Marchwell w Wrexham. Opisywany był jako kryptyda przypominającego czarnego, kudłatego mastifa lub czarnego wilka ze złowrogim spojrzeniem i płonącymi oczami, przypominający trochę innego mitycznego zwierzę, czarnego psa. Preferuje on ciemne zakamarki opuszczonych walijskich dróg. Jego spotkanie miało być omenem straszliwej śmierci. Miał on moc paraliżowania strachem każdego, kogo spotkał. W nocy kłusował obok samotnych podróżników, śledząc ich powoli i cicho, zanim ich atakował. Pierwsze wspomnienie o tym stworzeniu miało miejsce w rzadkiej książce The Wail of Glamorgan, a niedługo później zaczęły się pojawiać pierwsze doniesienia na jego temat. Ponoć Edward Jones, żyjący w XIX wieku, spotkał to stworzenie wracając do domu. Podobne zgłoszenia miały miejsce w Anglii, gdzie było określone jako łapa, shrieker, trash, the black shock, a same gwylki były inspiracją dla ponuraka w serii o Harry Potterze czy psa z Baskervillów. Do dziś są nowe zgłoszenia o tym stworzeniu, m.in. funkcjonariuszy policji, którzy twierdzą, że widzieli bestie wędrujące po wrzosowiskach Dunwich. Natomiast według japońskich źródeł gwylki miały być rasą duchowych psów podzielaną na grupę Inugami i Ampuryokan. Grupa Inugami miała być życzliwymi psami, lubiącymi zabawę, natomiast Ampuryokan były piekielnymi ogarami. W kulturze japońskiej często one są również określane jako Cerberus, co mogłoby oznaczać, że jeśli żyły na terenie śródziemnomorskim w czasie starożytności, mogły być kolebką dla innego strażnika piekieł, trójgłowego psa o imieniu Cerber z mitologii greckiej. A jak wy myślicie, kim tak naprawdę jest Gwylgi? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Pepa.